Przez sankcje na Rosję polskie firmy już są na granicy upadku. Natomiast rząd stara się naprawić Polski Ład, o którym wszyscy już zapomnieli, nie nazywając tego naprawą Polskiego Ładu, tylko reakcją na skutki wojny. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam polecić zalajkowanie strony na Facebooku, jak oglądacie to na Facebooku, żeby być stale na bieżąco z nowymi materiałami, które wychodzą dwa razy dziennie o 6.30 i 18.00. Dlatego bądźcie tutaj z nami codziennie, dwukrotnie, a będziecie wtedy, kiedy zasubskrybujecie, bo będziecie dostawali powiadomienia o każdym nowym filmie. Myślę, że to będzie korzystne obopólnie. I dla nas, i dla Was, bo będziecie poinformowani. Lecimy z pierwszym tematem. Aż 56% polskich firm uważa, że wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję i Białoruś negatywnie wpłyną na ich kondycję finansową. Firmy nie podniosły się jeszcze po pandemii, a już muszą obmyślać, jak poradzić sobie z konsekwencjami wojny po 3 tygodniach od ataku Rosji na Ukrainę. Większość z nich, bo 56%, w tym 18% zdecydowanie, jest przekonana, że nie uniknie negatywnych skutków konfliktu. Wojny boją się prawie wszyscy przedsiębiorcy, zarówno powiązani z rynkiem na Ukrainie, Białorusi i w Rosji, to 72%, jak i handlujący z innymi państwami, 69%, oraz działający wyłącznie w Polsce, 47%. Obawy budzi zwłaszcza wzrost cen paliw, energii, to 76%, a w mniejszym stopniu problemy z dostępnością surowców, półproduktów, finansowaniem i kosztami podwykonawców, pokazują wyniki badania z jednego z infomonitorów. Najbardziej skutków konfliktu obawiają się firmy transportowe i logistyczne oraz budowlane, usługowe i przemysłowe, a stosunkowo najmniej handlowe. Jeśli chodzi o region kraju, to największy stres towarzyszy obecnie przedsiębiorcom z Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego, gdzie źle widzi perspektywy biznesu około 80% podmiotów. Już po 3 tygodniach konfliktu co piąta firma informuje, że ze względu na wojnę działa w ograniczonym zakresie. Główny problem to zerwanie łańcuchów dostaw, utrata klientów, pracowników oraz kłopoty z transportem i wzrost kosztów. Problemy mogą dotknąć z czasem nawet połowę firm przemysłowych, wynika z badania. Zerwane łańcuchy dostaw odbiją się też według ankietowanych na 43% firm usługowych. Z kolei utrata klientów z Ukrainy, Rosji czy Białorusi to głównie bolączka transportu. Reprezentanci aż 20% przedsiębiorstw mówią, że z powodu wojny mogą zostać zmuszeni nawet do zawieszenia czy zamknięcia działalności. Ryzyko zakończenia biznesu widzi co trzecia firma transportowa i co czwarta handlowa. Wśród podmiotów przemysłowych, usługowych i budowlanych czarny scenariusz rozpatruje co od 14 do 18% badanych. Jeszcze więcej firm niż zamknięcie bierze pod uwagę problemy z płynnością finansową. To ryzyko popycha do zawieszenia inwestycji i poszukiwania nowych rynków zbytu. Przedsiębiorcy sięgną też po rezerwy, ale będą również ciąć koszty, rezygnując z zakupów, które nie są niezbędne. Zapowiadają też zwolnienia pracowników i obniżki wynagrodzeń. Przypomnę tylko tak nieśmiało, że w dalszym ciągu jesteśmy ledwo co po lockdownach, które zdziesiątkowały istnienie polskich przedsiębiorstw, zdziesiątkowały życia Polaków, poziom życia Polaków. Wielu z nas musiało rzucać, znaczy zostało zmuszonych do tego, żeby nie pracować, nie dostawaliśmy za to żadnej rekompensaty, firmy dostawały minimalnej, to tylko te z określonych branż. Generalnie okazało się, że większość z tego była nielegalnie zamknięta. Firmy, które dostrzegały to, że były zamykane nielegalnie, kiedy się otwierały, no to wbijała tam im policja i chociażby taki bar Piff Paff, który był najbardziej chyba antypandemicznym celebrytą w Polsce, przynajmniej w Warszawie, już nie działa, mimo tego, że naprawdę robili sobie mega rozgłos, ale policja im tam zarekwirowała cały towar i nie mieli już jak dalej działać. Masakra, tragedia totalna. To teraz sobie jeszcze dowalamy sankcjami. Patrzcie, jaka to jest skala. 20% przedsiębiorstw obawia się już bankructwa. 56% straciła już na sankcjach na Rosję.
to na pewno są sankcje na Rosję? Bo znowu my zapominamy o skutkach lockdownów. Wcześniej lockdowny były lockdownami, nakazywano firmom się zamykać, a teraz lockdowny są w postaci sankcji na Rosję. Nie można współpracować z firmami z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Z Ukrainy wiadomo, ale no z Rosją, jeżeli nasze przedsiębiorstwa były w jakiś sposób finansowo powiązane, a teraz nie mają szans, żeby tam dostarczać swoje towary chociażby, no to mają problem, nie? I znowu tutaj zapomina się o takich zwykłych, normalnych Polakach, obywatelach. Wcześniej robiliśmy to, żeby zwalczyć wirusa z Chin. Teraz robimy to, żeby zwalczyć wirusa z Rosji. Nic nie nauczyło nas to, jak jeszcze sytuacja wyglądała rok i dwa lata temu. Do tej pory nasz rząd przecież chce przeforsować prawo, które zapewniłoby im bezkarność. Nawet w ustawie uchodźczej chcieli przemycić takie zapisy. Chcą zrewidować konstytucję, zmienić konstytucję, gdzie też z pewnością będą chcieli dopisać takie, a nie inne zapisy, które pozwolą im się wyłgać z odpowiedzialności za defraudowanie pieniędzy Polaków. Nieprzemyślane niszczenie polskich przedsiębiorstw, niszczenie polskich rodzin, niszczenie polskich możliwości edukacji polskich dzieci. Niczego się nie nauczyliśmy, nie? Bo to naprawdę tak bardzo łatwo sobie mówić, że statystyki pokazują to i to. Inflacja jest taka i taka. Bezrobocie rośnie o tyle i tyle. No i to wszystko są statystyki, to są jakieś tam liczby, procenty, które dostajemy od mediów. Tylko że efektem gotowanej żaby, czyli tak krok po kroku i nadążamy się do tego przyzwyczajać, obrywamy my. Za każdą z tych statystyk stoi człowiek. Za każdym procentem stoją dziesiątki tysięcy, miliony Polaków. I o tym się naprawdę zapomina. To nie jest tak, że inflacja sobie skacze i o, możemy sobie o tym pogadać. O, inflacja skoczyła, ceny rosną, spoko. To są ludzkie tragedie. Tymczasem Chiny, Rosja, Arabia Saudyjska i Indie zacieśniają współpracę do takich poziomów, jakich do tej pory nie było. I Arabia Saudyjska myśli chociażby o tym, żeby zrezygnować z dolara w kontraktach z Chinami i Rosją. Czy na pewno obieramy dobrą stronę konfliktu i czy na pewno powinniśmy konfliktować się w ten sposób, jeśli już obraliśmy jakąś stronę? Sankcje, jego macie. Gratulacje wszystkim politykom. Następny temat. Dwa i pół roku temu, precyzyjnie rzecz ujmując, z 18 na 17. Do kwoty 8700 zł rozliczenia się dla rozliczających. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję zmian podatkowych mających naprawić Polski Ład. Jak wskazał, jest to element tak zwanej tarczy antyputinowskiej. Rząd zapowiedział obniżenie stawki PIT z 17 do 12% dla podatników na skali podatkowej, czyli emerytów, rencistów, pracowników zleceniobiorców i niektórych przedsiębiorców od 1 lipca. Likwidację ulgi dla klasy średniej od 1 lipca, powrót do wspólnego rozliczania z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców. Wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tysiąca złotych. W ramach zmian w podatkowym Polskim Ładzie, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku, podatnik samotnie wychowujący dziecko lub dzieci stracił prawo do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem, w zamian za to uzyskał możliwość odliczenia od podatku kwoty 1500 zł. Wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Roczny limit dla liniowców wynosi 8700 zł. Pomniejszenie dochodu dla ryczałtowców wynosi 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Pomniejszenie dochodu dla podatników na karcie wynosi 19% zapłaconej składki. Jak podano, zmiana dotyczy ponad miliona podatników. Premier dodał, że nowa propozycja przewiduje też, że do kwoty 8700
700 zł dla rozliczających się na liniowej stawce podatkowej, będzie można zaliczyć składkę zdrowotną NFZ w koszty. Podkreślił, że jest to spełnienie postulatu przedsiębiorców. Podobnie jak dla osób rozliczających się na ryczałcie, połowa płaconej będzie mogła być odliczona od przychodów ewidencjonowanych, bo tam nie ma przecież kosztów dla ryczałtowców. Zakładamy także możliwość pełnego rozliczenia się samotnego rodzica z dzieckiem. Szef rządu przewidział, że w projekcie zmian podatkowych, który ma trafić do konsultacji, wprowadzony ma zostać mechanizm osłonowy związany z 1% podatku przeznaczonego przez osoby indywidualne na rzecz organizacji pożytku publicznego. Z księgowych głównie, ale przez wielu ludzi pewnie słusznie, ulga dla klasy średniej. I zauważcie, że oni nie nazywają tego naprawą skutków Polskiego Ładu tym, że Polski Ład jednak to był niewypał i nie dało się tego przeprowadzić dobrze i warto by było go przynajmniej przemyśleć, o ile nie zrezygnować całkowicie, tylko to jest naprawianiem skutków wojny. No bo to te sankcje nas teraz pogrążają, to ta wojna w Ukrainie, to, że przywozimy tutaj uchodźców, za których musimy płacić, to nie jest wina Polskiego Ładu, na pewno nie. To jest naprawianie skutków tej putinowskiej, krwiożerczej, nieprzemyślanej polityki. Ciekawe, że wojna wpływała na Polskę jeszcze zanim w ogóle wybuchła. Od początku roku na nas wpływała, a tak naprawdę to już od 2 lat. Od kiedy te wszystkie bezsensowne lockdowny zaczęły wchodzić, zamykanie gospodarki z dnia na dzień i przez to wiele firm już wtedy wpadało w długi, w spirale zadłużenia, w bankructwa, niszczyło się polską spójność gospodarczą, a tymczasem, proszę bardzo, no to wcale nie jest wina ich działań, to nie jest wina reformy podatkowej zwanej Polskim Ładem, to jest wina Putina. Przynajmniej już nie Tuska. Tusk może odetchnąć. Ale w każdym razie dobrze, że ten konflikt wybuchł, bo przynajmniej rząd może, nie pękając ze wstydu i nie tracąc w sondażach, zrezygnować z najgorszych zapisów, jakie zapisał sobie w Polskim Ładzie. Bo jest to naprawdę ustawa, o której już ludzie zapomnieli, bo są sprawy ważniejsze, jak konflikt na Ukrainie. Ale w dalszym ciągu odczuwamy skutki tej ustawy. I oby te wszystkie reformy sprawiły, że nie będziemy aż tak bardzo w dupę na tym wszystkim. Trzymajcie się ciepło, no i heja. Musiałem wierzyć, że wszystko się pozmienia. Nic nie wychodziło na plus, pierdolony ból istnienia. Oddałem tobie wszystko, choćbym jutro nic już nie miał. Muszę wierzyć w siebie, nikt za darmo nic mi nie da. Na bara kredyt zaufania moich bliskich. Po starych latach to priorytet przede wszystkim. Chciałbym spojrzeć na to oczami dzieciaka.